Dzień dobry wszystkim, jestem w dosyć ciekawym miejscu i zaraz tu nam się okaże naszym oczom piękny widok. To chwileczkę, bo to jest bardzo strome podejście. Mało ludzi wie o tym miejscu, ale tu jest kopalnia, była kopalnia, już teraz nie używana, bo jak widać jest zalane i to jest na Wiśniówce. Przemieszczam się taką udeptaną ścieżką, wydeptane przez tubylców, mieszkańców właśnie miejscowości Wiśniówka. Tam znajdę takie miejsce, gdzie naprawdę będzie widać dużo lepiej ten zbiornik. Kolejne miejsce takie i chyba dużo lepiej będzie widać właśnie ten przepiękny kolor. To jakby się poślizgnął, to byłyby problemy, żeby się zebrać z powrotem. Także tutaj jest bardzo niebezpiecznie, ale my nie przeginamy, idziemy dalej. Weszliśmy tutaj na takie wzniesienie. Później tam trzeba na dół przejść. Ale tu jest taki coś w rodzaju bunkra. Dosyć głęboko zabezpieczone tu jest taką kratą, poskręcano mocno śrubami. Bałagan tam oczywiście jest i śmietnik. I co to jest? Po zejściu tutaj na dół, to widać wyraźnie, że to jest naprawdę na kształt bunkra. Ale czemu to miało służyć, to naprawdę nie wiem. Jakieś napisy. Młodzież sobie porobiła. A my spokojnym krokiem udajemy się na dalszą wycieczkę. No i tu jest prawdziwy, piękny widok. Sporo wody jest, bo widać, że kiedyś tam drzewa rosły, a teraz są zanurzone. Tu kolejne miejsce z pięknym widokiem, ale po drugiej stronie, zresztą jak tutaj widać, to chyba resztę tego urobku niepotrzebnego to zwożą i pomału to ten zbiornik zasypują. Także może nie za kilka, może za kilkanaście albo 10 lat przestanie istnieć. Dochodzimy do takiego miejsca tutaj. Napis mówi, że pas bezpieczeństwa 5 metrów. No i prawdopodobnie od wody.
Tak, już się domyślam dlaczego. To jest tutaj ogrodzone siatką, żeby po prostu ktoś pewnie nie uległ wypadkowi. No tu jest dosyć stromo. Co prawda na upartego można by przejść pod spodem, bo tu oczywiście ludziska przechodzą. No bo tam pewnie sobie jakieś selfie robili. No faktem jest, że taki cypelek tam to piękne miejsce, ale nie będę tam tego ryzykował, bo myślę, że i tak sporo pokazałem. Pomału ten spacerek nam tutaj się kończy, bo zaraz będzie koniec tego zbiornika. No tutaj dokładnie widać właśnie, jak zostaje to zasypywane przez ciężki sprzęt. Szkoda. Kolejne miejsce zabezpieczone. No to już będzie chyba finał finałów. Siatka oczywiście jest zniszczona, powalona na ziemię, no bo pewnie tutaj ciekawskich jest cała masa. A tam dachy miejscowości Wiśniówka widać. Komin elektrociepłowni w Kielcach. No i przed nami tu jeszcze jest ciekawe miejsce. Ciekawe, co to było. Takie jakieś miejsce tutaj zrobione pod biwakowanie, ale już jest w stanie raczej chyba agonalnym. Poniszczony, to już musi mieć bardzo dużo lat. Jeszcze jest miejsce. Nawet tutaj ktoś palił, chyba żeby to spalić. No chyba ta część zbiornika to już jest zasypana. Tak mi się coś wydaje. Kolejne miejsce zniszczone. Można by tam jeszcze ewentualnie przejść, ale ja tego nie będę czynił. Piękne miejsce. Koniec tej wycieczki, co prawda krótkiej. Wracamy do auta. A wszystkich zainteresowanych, którzy tutaj po prostu oglądają ten film, zapraszam do miejscowości Wiśniówka. Takie piękne miejsce.